Ostatnio pytaliśmy radnych, co sądzą o szczecińskiej nocy antykorupcyjnej. Wszyscy byli zgodni, że umowy podpisywane przez miasto z różnymi podmiotami powinny być jawne i co do tego nie ma wątpliwości. Jednak antykorupcja w nazwie nie znalazła poparcia. Oto pomysłodawca wydarzenia ze stowarzyszenia Szczecinianie decydują, który walczy w Szczecinie o to, aby mieszkańcy mieli głos przy podejmowaniu ważnych decyzji. Inicjatywa i pomysł na to wszystko, co robimy, wynika z tego, że jest taki teraz nowy nurt czy trend w Polsce, że samorządy tworzą rejestry umów, tak żeby na stronach internetowych miasta, gminy można sobie było zobaczyć, z kim miasto podpisuje umowę, za ile i czego ona dotyczy, bo ludzi interesują kwestie finansowe w samorządach tam najbliżej nich. Chcieliśmy i też radni wcześniej zwrócili się do prezydenta, żeby sam zrobił taki rejestr umów w Szczecinie. Prezydent powiedział, że go nie zrobi. Według stowarzyszenia, mimo apelu radnych, prezydent nie tworzy rejestru umów. Stowarzyszenie wywalczyło umowy, które zostały przekazane na 8 płytach CD, na których są zeskanowane treści dokumentów. Prezydent wytłumaczył przedstawicielowi stowarzyszenia, że należy się najpierw zastanowić, w jaki sposób ujawnić zawierane umowy. Prezydent ma również wątpliwości co do ujawniania danych osobowych osób, z którymi są zawierane umowy. Prezydent szuka warunków technicznych do zrobienia takiego rejestru, co naszym zdaniem jest proste. Dwa, że ma jakieś wątpliwości prawne, natomiast sądy rozwiały te wątpliwości. I my chcemy pokazać, że można to zrobić szybko, ciekawie i włączyć do tego mieszkańców i zainteresować, bo ważnym przesłaniem, które my chcemy dać mieszkańcom, jest to, żeby się interesowali, poznawali kwestie, które robi samorząd. Żeby nie było tak, żeby ludzie nie mówili, że coś nam zostało kupione, albo coś zostało zrobione, albo ktoś coś schował, albo coś się nie udało. Stowarzyszenie zastanawia się, czy prezydent nie ma czegoś do ukrycia. Jednak nic nie jest prezydentowi Piotrowi Krzystkowi zarzucane. Nie wiemy, co jest do końca w tych umowach. Nie wiemy, kto był w części tych umów, kto był stroną. I to jest bardziej ciekawość niż to, że chcemy powiedzieć, że nie wiem, ktoś coś schował, ktoś coś zrobił źle. Według stowarzyszenia słowo antykorupcja w nazwie, które budzi kontrowersje, nie ma nic do rzeczy. Prawo, z którego skorzystaliśmy, czyli ze dostępu do informacji publicznej, budzi emocje, dlatego że w Polsce nie ma przyzwyczajenia po stronie administracji, że obywatele pytają. W wielu przypadkach były takie problemy. Prezydent Polski miał kiedyś problemy z tym, że ludzie go pytają. Samorządy mają z tym kłopot. Jakby tego się uczymy, kultury jawności. Jeszcze to, co ważne jest do podkreślenia, dostęp do informacji publicznej ma charakter prewencyjny, antykorupcyjny. To, że władza zawsze wie, że obywatel może przyjść i zapytać władzę, powoduje, że ta władza baczniej się zachowuje, uważa na swoje zachowanie. W Warszawie tego typu akcja się udała przy udziale Szymona Osowskiego ze stowarzyszenia Szczecinianie decydują i od pół roku jest tam prowadzony internetowy rejestr umów.